Przede mną kolejni rozmówcy, kolejni uczestnicy tego pięknego turnieju. Dzisiaj można powiedzieć, że Radom jest stolicą koszykówki. Czy się ze mną zgodzicie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Też się zgodzę. Która to jest edycja? 10. Brawo. Skąd jesteście? Jaki klub reprezentujecie? Czy Miarki to jest nazwa klubu, czy nazwa miasta? Marki. Jesteśmy z Marek, to jest nazwa miasta. Nasza nazwa klubu to jedynka Marki. A gdzie te Marki leżą, żebyś tak... Pod Warszawą. Bardzo blisko Warszawy. Bardzo blisko Warszawy. W rozgrywkach ligowych gracie na Mazowszu? Nie, ale będziemy grali od września. A przyjechaliście tu w jakiej kategorii? 29 i 28. W dwóch kategoriach tylko. Tak. A was cel na turnieju? Słucham? Jaki jest wasz cel tutaj na tym turnieju? Na pewno nie zajęcie ostatniego miejsca, ale postaramy się pójść wyżej. Pójść wyżej. A przede wszystkim? Dobrze się bawić. Dobrze się bawić i się szkolić, tak? Tak. Świetnie. Wasz ulubiony zawodnik z Polski czy z zagranicy? Nie mam. Ulubiona drużyna w NBA? Nie mam za bardzo. Nie interesuje się. Ta Legia. Na jakich pozycjach gracie? Co wam najlepiej w koszykówce wychodzi na parkiecie? Jestem rozgrywającym i najlepiej mi idzie prowadzenie akcji. I podawanie, pasy. Dużo tak. Dajesz pasy, tak. Nie grasz sam. A ty? Nie gram. Można powiedzieć tak samo. A co jest dla ciebie bardziej efektowne w meczach? Rzut z połowy boiska czy wsad? Wsad. Wsad. No, też byście chcieli już robić. Tak. Sady, jesteście który rocznik? 2-9. 2-9. Macie okazję kogoś pozdrowić? Mamy tatę. Może. Mamy tatę, moją i dziewczynę. Moją dziewczynę i tyle. No to dziękujemy. A już mówiliście. Chłopcy, jedynka, Marki. Zobaczymy, co pokażą.